ze mną Kamil Łączyński. Po przegranym meczu, Kamil, przede wszystkim powiedz proszę, co stało się z ręką, jakie są te pierwsze odczucia, czy cokolwiek już wiadomo? Wiadomo, że boli na razie. Zobaczymy, co badania pokażą. Po spotkaniu teraz pojedziemy na pewno do szpitala i sprawdzimy, czy kości są na miejscu. No jest ból. Nie wiem, Szymon jest specjalistą od barków i powiedział, że nie wygląda to źle, więc wierzę mu na słowo. Mam nadzieję, że na pojutrze, za piątek będę gotowy. Ten mecz można powiedzieć, że był taki trochę z nieba do piekła. Działo się po prostu wszystko. Czy wy w ogóle emocjonalnie byliście w stanie ogarnąć to, co się tutaj działo? No i właśnie, przegrywaliście przez większość tego spotkania. Była ta iskierka nadziei. Co się stało w tej dogrywce, że jednak nie udało się na tym impulsie po prostu pojechać dalej? A drobne rzeczy decydują o takich, w takich meczach i wydaje mi się, że taką małą, ale wielką sprawą dla Legii w dogrywce było to, że przy stanie 73-79 po niecelnym rzucie Michał Nowakowski zebrał piłkę i nie widział Kałelsa, który dopadł do tej piłki, wyrwał mu ją i rzucił punkty i od tamtej pory Legia zanotowała 10-0 ran i ta trójka też o deskę Johnsona, no takie rzeczy się zdarzają. Myślę, że duża nieskuteczność i niefrasobliwość w pewnych momentach w ataku z naszej strony była nie do przyjęcia, można tak powiedzieć, i miejmy nadzieję, że ta skuteczność wróci w meczu piątkowym i też realizacja tych taktycznych założeń, szczególnie w ataku, bo w obronie nie wyglądało to źle. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo, Agnieszce Łapacz, za tę rozmowę.